Zapraszam na pierwszą z 10 megatopek. To zestawienie obejmuje szeroko rozumianą grupę shounenów, czyli animców, przeznaczonych głównie dla nastoletniej widowni. Znajdziecie tu sportówki, bitewniaki i tym podobne. Jeśli jakiegoś anime zabrakło w zestawieniu, cierpliwości, zapewne pojawi się w kolejnym rankingu. Zaczynajmy. Miejsce 30. Belzebub. Miejsce 29. Kuroko no Basket. Miejsce 28. Fire Force. Miejsce 27. Yu Yu Hakusho. Miejsce 26. Seven Deadly Sins. Miejsce 25. Black Clover. Miejsce 24. The Gray Man. Miejsce 23. Soul Eater. Miejsce 22. Magi. Miejsce 21. Fairy Tail. Miejsce 20. Bleach. Miejsce 19. Ao no Exorcist. Miejsce 18. Haikyuu. Miejsce 17. Urusei Yatsura. Miejsce 16. Hajime no Ippo. Miejsce 15. Slam Dunk. Miejsce 14. Katekyo Hitman Reborn. Miejsce 13. Klasa Skrytobójców. Miejsce 12. Naruto. Miejsce 11. Dr. Stone. Miejsce 10. Noragami. Miejsce 9. Dragon Ball. Miejsce 8. Detektyw Conan. Miejsce 7. Kenshin. Miejsce 6. Nurarion no Mago. A teraz przedstawię, według mnie, najlepszą piątkę tego zestawienia. Miejsce 5. Jujutsu Kaisen. Głównym bohaterem jest Itadori Yuji, licealista, który na skutek pewnych wydarzeń połknął świeżo rozpieczętowany palec demona i tym samym został jego żywicielem. Anime charakteryzuje się nieco poważniejszym klimatem, różnorodnym stylem kreski i świetnymi walkami, a jego najmocniejszą stroną są bohaterowie, którzy są ciekawi i do których często nie należy się przywiązywać. Miejsce 4. Hunter x Hunter. W tej produkcji śledzimy przygody Gona, młodziutkiego chłopaka, który pragnie zostać łowcą przygód, tak jak jego ojciec. Historia zaczyna się niewinnie, by wkrótce niczym chimera przybrać najmniej spodziewane kształty, przenosząc nas w bajkowy, ale i okrutny, nieznany świat. Pomimo, że bohaterowie prą do przodu, fabuła często zaskakuje, uniemożliwiając dojście do celu zwykłą, bezpieczną drogą. Miejsce 3. My Hero Academia. W świecie, gdzie większość ludzi posiada supermoce, Izuku jest rzadkim przypadkiem dziecka bez zdolności. Mimo to aplikuje do szkoły dla bohaterów, gdzie takie umiejętności są nieodzowne. Mamy tu bohatera, który poza heroizmem posiada jeszcze działający mózg, ale przede wszystkim uniwersum pełne ciekawych wątków pobocznych, które wciąż się rozrasta. Dorzućcie jeszcze dobre walki i oto macie akademię. Miejsce 2. Miecz Zabójcy Demonów. Akcja ma miejsce w Japonii w czasach rewolucji przemysłowej. Gdy pewnego ranka Tanjiro wraca do domu, odkrywa, że cała jego rodzina została zamordowana. Przeżyła tylko siostra, która została zamieniona w demona. Przygody chłopaka są w gruncie rzeczy dość liniowe, ale grafika, animacja, montaż i muzyka to mistrzostwo. Walki są mega widowiskowe, powodując dreszcze i opad szczeny. Miejsce 1. Dawno temu Goldie Roger pozostawił po sobie skarb. One Piece. Przed śmiercią król piratów rzucił światu wyzwanie. Zdobądźcie go, jeśli potraficie. To były ostatnie słowa słynnego korsarza. Główny bohater Monkey D. Luffy jest jednym z licznych śmiaków, którzy pragną zdobyć ów skarb. To anime to bajkowa przygoda, emocjonujące starcia i rozległy, nieznany świat. Niech was nie przeraża ilość odcinków. Tu cały czas coś się dzieje, nawet filery są interesujące.
serdecznie polecam Przygody Słomkowych Piratów. Jak się podobała lista shounenów? Czekam na komentarze. Kolejne megatopki ukażą się już niebawem. Do zobaczenia!